Dzień dobry, witam serdecznie. My dzisiaj mieliśmy umówienie na badanie skalpu pod kątem wszy, tak? Na początku poproszę pana imię i nazwisko. Datę urodzenia. Czy pierwszy raz pojawiły się u pana wszy? Okej, czyli zwiedzi pana skóra głowy i stąd takie podejrzenia. Dobrze. Czy poruszę jeszcze numer PESEL? Adres zamieszkania. I numer telefonu. Dobrze. Także przejdziemy już do badania. Okej, teraz będę tutaj rozcielać pana włosy i szukać tych wszy. Podejrzewa pan może, gdzie mógł się zarazić? Okej. Na przykład od dzieci, które chodzą na przedszkole, tak? Okej, rozumiem. Zobaczymy zaraz. Widzę, że tutaj tak trochę utknął, ale damy radę go wyjąć na spokojnie. Tak. Dobra. Będziemy się tych resztek brać. A czym pan się zajmuje na co dzień? Rozumiem. Proszę tutaj nie ruszać głową. Dziękuję. Oczywiście, jeżeli poczuje pan jakikolwiek dyskomfort, proszę dać znać. Ale tak staram się być naprawdę delikatna, także nic tutaj nie powinno boleć. Ale wie pan, różnie to bywa.
dobra, szukamy dalej. Pozbyliśmy się kolejnej mojego robaczka. Dobrze. Szukamy dalej. Dalej. Tutaj widzę kolejnego. Tutaj. Kolejny robaczek. Psyk. Szukamy.
I tutaj jeszcze mamy chyba już ostatni. Tak. Jeszcze dla pewności jeszcze raz sprawdzę cały skalp. Następnie będę tylko nam taki delikatny masaż. Wszystko tutaj z tej strony na porządku. Tutaj z boku sprawdzimy. Pozbyliśmy się już wszystkich rąbaczków i jak już wspomniałam przed chwilą, zrobimy sobie masaż skalpu, potem chciałabym jeszcze zbzikać tej skórę głowy i włosy takim specjalnym ochronnym sprayem. Na razie zrobimy skalp, masaż skalpu. Teraz psikam włosy. Mam tutaj taki masażer. Użyję go tutaj do masażu.
przyjemnie. Mhm. No to super. Tak, właśnie ten masaż należy do masażera. No i właśnie z przyjemniejszych rzeczy. Jeżeli chodzi o dzisiejszą wizytę, to byłoby wszystko. Udało nam się pozbyć tutaj wszystkich wszy. Włoski zostały dodatkowo, no i włoskie skóra głowy zostały dodatkowo zabezpieczone, także nie powinno być nawrotu, ale w razie co można się umówić na wizytę, tak? W takim razie panu wszystkiego dobrego. Do widzenia.